Sala w końcu ucichła. Przed Trybunał wzywają beznogiego. Teraz już nikt go nie niesie. Przy pomocy rąk ześlizguje się zwinnie z ławki i ruchem pająka z poobrywanymi łapami potoczył się między nogi uskakujących w bok ludzi. Przewodniczący aż przechylił się przez stół, aby go dojrzeć. Nie dosłyszałem o co tam chodziło. W każdym razie człowiek tułów śmiało i bezczelnie odparowywał ciosy, uzbrojony w wojnę, legię honorową i potworne inwalidztwo. Są to argumenty, wobec których każdy we Francji skłania głowę. Nic dziwnego, poświęcenie nie jest tu sportem narodowym. Skazują go z zawieszeniem. Toczy się ku wyjściu, pogwizdując z cicha, i tam czeka już na niego tragarz. Tragarz schyla się, ten łapie go za szyję i, okręcając się małpim ruchem, lokuje się na plecach. Sprawa jakiejś Polki. Wyskrobanie daty ważności w karcie tożsamości, carte d'identité, i wstawienie innej. Trzy miesiące więzienia. Tłumaczem jest jakaś młoda emigrantka, opoliturowana we Francji noga stołowa. Włosy utlenione, kapelusz z piórkiem, futro, niezły akcent francuski, pewnie urodzona już tutaj. Za to po polsku rąbie wprost spod strzechy. Jak się nazywacie? Ile roków macie? Gdzieście Rodzeni? A to przyznajecie, coście szkrybali w papiurach? A nietrza, nietrza, nie, nie Letygimacja to święta rzecz. zadrapanie panie kryminał. Ładny tłumacz sądowy. Ale przewodniczący uśmiecha się do niej. Mówi: Madam, ile rząd jest? I Kaśka jest ważna. Zaprzysięgli ją do sądu. Już pod koniec przychodzi sprawa mojego klienta. Ledwo przeczytali mu oskarżenie i tłumaczka wykalikowała mu coś po polsku, ledwo nasz metr by zabrał głos, gdy przewodniczący przerwał mu. "Metr, wie pan, że w tej chwili najniższą karą za podobne wykroczenie jest grzywna w wysokości 1200 franków. I ogłasza wyrok. 1200 franków grzywny. Doskonale. Jesteśmy zadowoleni, bo lepiej się nie dało. Teraz już moja głowa w tym, żeby różnymi podaniami, zaświadczeniami bezrobocia opóźnić termin wykonania albo i całkiem zanulować. Znam już tak administrację francuską, że wiem, jak puścić daną rzecz. Tak. Aby pływała przez długie miesiące po morzu papierów i utonęła w końcu w odbętach zapomnienia. Może do tego czasu coś się zmieni? Wychodzimy z sądu. Jest już po piątej. Ostatni pociąg odszedł do Chantilly o piątej dziesięć. Wobec tego postanawiamy iść na piechotę. Z list do Chantilly jest dziesięć kilometrów. Wychodzimy na szosę. Dzień jest ciągle szary, bezgodzinowy. Równie dobrze może być dziewiąta rano, co pierwsza lub szósta po południu. W taki dzień zatraca się poczucie czasu. Mijamy pola, domy, czasem jakieś większe skupisko domów, czyli tutejszą wieś, kommun. Wszystko jest bezbarwne i płaskie. Budynki, las, pagórki są jak wycinanki z szarego papieru. Gdzieś daleko przed nami wychodzą z lasu stare kobiety. Niosą na plecach chrust. Idą wolno, pochylone, jak żółwie na dwóch nogach. Ustępujemy czasem z drogi, gdy jedzie samochód najczęściej niemiecki. Po półtorej godziny marszu wchodzimy do Chantilly. Mijamy zamek nad stawem w rozległym ogrodzie. Całość urocza. Wśród drzew przeświecają białe ciała rzeźb. Gdzie niegdzie czernią się paszcze sztucznych grot lub gną lekkie mostki stworzone do frywolnych westchnień Damrokoka. Widok, którego właściwy i prawdziwy opis można by znaleźć u Georges Sand. Des paysages frais et calmes des prairies d'un ver tendre, des ruisseaux mélancoliques, des massifs d'aunes et de frênes, toute une nature suave et pastorale. Valentine Toute une nature suave et pastorale. Określenie to obejmuje wszystko i oddaje najlepiej charakter tego, co u Francuzów nazywa się natura, a co dla nas jest zawsze trochę salonem pod gołym niebem. Opisy przyrody po francusku brzmią mi zawsze jak opis dekoracji w sztuce teatralnej. Bo właściwie taką jest ich przyroda, a szczególniej Ile-de-France. Wchodzimy do Chantilly, mijając sławny tor wyścigowy. Chantilly żyło z niego kiedyś, teraz żyje z Niemców i z kapitału. Część wielkich hoteli zamknięta, część zarekwirowana na kraj z komendy i inne instytucje okupacyjne. Po ulicach snuje się melancholia styczniowego wieczoru. Wbiegamy na dworzec pędem, bo właśnie zajechał jakiś pociąg, ale dobroduszny kontroler zapewnił nas, że to tylko dla robotników wracających z budowy lotnisk. Mrugnął okiem: będą mieli Anglicy gdzie lądować. Wobec tego poszliśmy do pobliskiego bistra coś przekąsić, bo po lekkim obiedzie i szybkim marszu byliśmy głodni. W bistrze ruch i gwar, godzina aperitivu. Zamówiliśmy chleb z pasztetem i po szklance wina. Zostawiłem wino na kontuarze i opychając mój chleb, łaziłem z kąta w kąt, oglądając jakieś litografie na ścianach. Nagle jakby mnie ktoś oblał zimną wodą. Na szklanej szafce w drugim końcu kontuaru przylepiona złota myśl po niemiecku podszedłem i przeczytałem: "sei was du willst, aber vor allem weiß was du sein willst" schlagerter a niechże ich znudzi wystrzał rewolwerowy w czasie koncertu można by spokojniej znieść Niż taką złotą myśl bohatera hitleryzmu we francuskim prowincjonalnym bistrze. Jakież to obce, ponure, sztywne, odpychające. Jest w tej tak zwanej dojcze kultur coś czego nie można przełknąć. Ta nachalność w sposobie podawania jej. Nie, nie chcę nic od nich. Wolę być czym mi się podoba i niekoniecznie plan msig wiedzieć, czym chcę być. Chcę żyć. Chcę sobie pożyć, jak dziś. Płacimy i idziemy na dworzec. Zapada mrok. Bierze lekki przymrozek. Wtacza się pociąg. Siadam w kącie i usypiam. Budząc się na Gare du nord Idziemy jeszcze do Bistra na grog z sacharyną. Patronka siedzi przy kasie z kotem na kolanach i popędza garsonów. Jakieś dwie wycofane ze śródmiejskiego obiegu fi rozmawiają, kaszląc chrapliwie. Nastawiam kołnierz i wychodzę. Pod nogami dudni metro.